Dzień dobry wieczór, moi drodzy. Witam serdecznie w kolejnym odcinku, a dokładnie w kolejnym odcinku serii Jak zacząć streamować i nie wydać na to miliona PLN-ów. Mam nadzieję, że nowy dżingiel wam się podoba. Bardzo długo zastanawiałem się, jakich światów w moim pokoju użyć, żeby było tutaj ładnie, żeby było tak gamingowo, tak technologicznie, żeby było tak fajnie. Oczywiście na live'ach te światła, które są za mną, robią naprawdę dobrą robotę. Światło przede mną, które jest, również mnie w bardzo fajny sposób doświetla. I z tego, co teraz widzę sobie na ekranie, całość się komponuje całkiem w porządku. Ale zawsze pokój gracza kojarzy się z RGB i zastanawiałem się tak naprawdę nad tym, jakie te RGB kupić. Czy kupić sobie jakieś taśmy LEDowe, czy kupić sobie może jakieś takie te miecze LEDowe. One są dość drogie, one są dość duże, bardzo dużo światła w ogóle dookoła się wtedy dzieje i bałem się troszkę, że jak przesadzę, to będzie efekt odwrotny niż ten, który bym chciał mieć. I ostatnio szukałem do swojego aparatu, bo wymieniłem aparat z Lumixa G80 na Sony Alpha 6600 i moim zdaniem był to wybór chyba najlepszy, jakiego mogłem dokonać, więc Piotrek z Masiak Media bardzo, bardzo dziękuję. W ogóle, by ktoś pytał, to Masiak Media wcale nie sponsoruje tych odcinków, po prostu się znamy, dlatego tak troszeczkę tam sobie rzucam. Polecił mi tego właśnie bez lusterkowca na matrycy ASPC i jest naprawdę fenomenalnie, zwłaszcza, że ostrzenie no, w tym aparacie w porównaniu do Lumixa no nie ma, jest po prostu fenomenalne. Szkło tutaj zamontowane Sigma 16 mm, światło 1.4. Ale wracając do światełek. Szukałem świateł, a dokładnie szukałem światełka do swojego właśnie tego aparatu, bo na stronie Small Riga kupiłem takiego cage'a właśnie na tego Sony Alpha, żebym w innym miejscu mógł zamontować mikrofon, żebym w innym miejscu mógł sobie zamontować jeszcze właśnie światełko i miał ekran, żeby patrzeć, korygować mniej więcej co się dzieje tuż przed sobą, żeby nic nie zasłaniało. A swoją drogą to ma jeszcze bardzo fajne urządzenie, a bardziej taki adapter, który pozwala na to, żeby podczas używania tego aparatu do streamów kabelek HDMI, mikro HDMI nie latał nigdzie, nie psuł mi portu, więc tak on właśnie wygląda i no muszę przyznać, że jest to fenomenalne rozwiązanie. Ale my tutaj o światłach. Na tej stronie znalazłem światełka, które świecą sobie po prostu światłem białym, a tak naprawdę światłem niebieskim bądź światłem żółtym, czyli albo ciepło, albo zimno. Ale ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że te światła nie świecą tylko i wyłącznie dwoma kolorami, dwoma diodami, zimnymi i ciepłymi. Posiadają również one RGB. Ale to RGB jest dość nietypowe. Dlatego, że z jednej strony światła te świecą, tak jak już mówiłem, na zimno albo na ciepło, ale z drugiej strony świecą one na RGB. I to jest fenomenalne. I teraz powiecie, dobra Radku, ale jak takie światełka mogą nam oświetlić pokój, albo przynajmniej by urozmaicić naszego live'a, przecież o to w tym wszystkim chodzi. No właśnie, dla porównania tak wygląda bez światełek, a tak z. Dodają delikatnie jakiejś takiej plastyczności, jest troszeczkę lepiej. Znaczy przynajmniej mi się dużo bardziej podoba, zwłaszcza na live, kiedy siedzę, to jednak czuć, że coś się dzieje z tym światłem i jest troszeczkę lepiej. Ale jeżeli zapytacie, czy te światła dadzą radę w ciemnym pomieszczeniu, to tutaj próbka ich możliwości. A ja może opowiem troszeczkę o samej specyfikacji tych urządzeń, a wy sobie pooglądajcie, co one potrafią. To, co aktualnie oglądacie, to jest Small Rig 3482 lampa LED Seymour Vibe P80 Double Face. Maksymalny output power 4W. Port do ładowania typu C, charging input 5V na 1A. Brightness range mamy od 0 do 100. Temperaturę koloru mamy od 2500 do 9000 Kelvina. Saturację od 0 do 100, co jest bardzo fajną rzeczą. I oczywiście ustawienie jasności kolorów. Pojemność baterii to 2000 mAh. No i waga netto to 104 gramy, więc naprawdę są one bardzo leciutkie, a do tego trzeba przyznać, że naprawdę robią robotę. Zwłaszcza, że w tym momencie, kiedy zgaszę światło z tyłu, zgaszę światło przed sobą i są tutaj same monitory,
to już widać, że światełka te naprawdę robią robotę. A jeżeli sobie postawimy po prostu troszeczkę bardziej z przodu, przed sobą, a nie tak z boku, jak miałem przed chwilą, to w tym momencie robi nam się naprawdę bardzo fajne ustawienie świateł. Oczywiście no, światło trzeba poustawiać pod siebie. Możemy sobie ustawić jeden kolor niebieski, z drugiej strony na przykład ciepły albo zimny i tak sobie działać. Mam nadzieję, że światełka Wam się podobają. Zwłaszcza, że cena ich nie jest jakaś duża. Można je znaleźć na niektórych stronach za 269 zł. Pewnie można znaleźć taniej, pewnie można znaleźć drożej. Można je znaleźć również na Amazonie i na wielu, wielu innych stronach. Więc jeżeli Wam się podobają, to proszę bardzo. Ten materiał nie był w żaden sposób sponsorowany. Po prostu taki oto odcinek z serii Jak zacząć streamować i nie wydać na to miliona złotych. Dzisiaj o światełkach RGB. Jeszcze jeden bardzo fajny feature. To warto wspomnieć. Z boku są takie płytki, które się zdejmuje. W momencie, kiedy zdejmie się te płytki, to możemy sobie nałożyć światełka i je po prostu łączyć w takie oto panele. Są one z dwóch stron i tak naprawdę w tym momencie sky is the limit. Ile macie hajsu, tyle możecie sobie po prostu tych światełek tutaj zamontować. Moim zdaniem robią robotę.